Cześć, z tej strony Maniek44 i moi drodzy, aukcja Giety G36 skończyła się. Replika została wylicytowana za 1425 zł. Całe pieniążki pójdą oczywiście na WOŚP, a wylicytował ją Bartek. Cześć. Bartku, jestem Ci niezmiernie po prostu wdzięczny, że wziąłeś udział w tej aukcji. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite, że w ogóle do takiej ceny doszło, że tyle osób po prostu podbijało tą cenę tak do góry. No, musiałem się postarać. No, już pod koniec roku już normalnie palce to normalnie tak szybko leciały, bo z każdą sekundą praktycznie się cena zmieniała, ale dałem radę. Właśnie widziałem, że rano jeszcze było 1200 coś złotych. I tak od już koło tej 20, bo 20:17 się kończyła aukcja. No właśnie już o 20 już tak szybowała i... I właśnie się i wylądowało. Tak, dokładnie. Powiem szczerze, no naprawdę jestem super wdzięczny. Pozwolisz, że takie oficjalne przekazanie repliki, dzięki, bo to już jest twoja replika. Tak. Z tą całą moją historią, mojego kanału. Przekazuję ją po prostu tobie. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że taka osoba jak Bartek właśnie wylicytowała tą replikę. Bartku, powiedz mi, bo to nie są małe pieniądze oczywiście, nie oszukujmy się. To nie są małe pieniądze, ale cel jest szczytny, także każda złotówka się liczy. Także jeśli bym miał to sam dla siebie kupować typowo, to bym tyle nie dał, ale jak to jest nasytny styl, to jak najbardziej, bo wiem, że komuś to przyda, to nie? Właśnie wspominałeś mi, że WOŚP już kiedyś tobie pomógł. Tak, dokładnie. Pomógł mi dokładnie prawie 29 lat temu, jak byłem niemowlakiem. Pomógł mi właśnie... po prostu żyję dzięki sprzętowi, który właśnie wtedy był w Centrum Zdrowia Dziecka, właśnie ufundowany przez WOŚP. Także gdyby nie ten sprzęt, to po prostu teraz bym nie był tutaj przed kamerą, nie rozmawiał z tobą. Także warto pomagać i zbierać do puszek i licytować w nim rzeczy, bo to naprawdę pomaga. Czyli to jest taki naprawdę gest od serca. Dokładnie. Tym bardziej szanuję. Powiedz mi, Bartku, bo ta replika była ze mną wiele lat, ja ją wiele lat używałem, ona mi dała bardzo dużo szczęścia, zabawy, dużo fragów. Jakie masz plany względem tej repliki teraz? No, wyląduje na ścianie, czy...? Nie, wyląduje oczywiście w boju. Mamy wspólnego znajomego Marcina Serwisanta, także od razu do niej poleci. Tak jest. Zrobimy z nią... Będzie to ogólnie replika zastępcza, uniwersalna. Będzie albo do lasu, albo do cyklu B. Także będzie używana w boju na pewno. Super. To bardzo się cieszę z tego powodu, że ona dalej będzie po prostu walczyć. Dalej będzie robić fragi i mam nadzieję, że da ci też dużo szczęścia. Tak jak mówiłeś, ona fajnie, że ją bierzesz jako taką uniwersalną platformę. Ta szybka wymiana sprężyny, jestem pewien, że po prostu ci się przyda w tym. No na pewno mi się przyda, bo jest bardzo szybka. Tak jak mi tutaj pokazywałeś, to na pewno mi się bardzo to przyda, bo w każdej chwili będę potrzebował, obojętnie do czego, czy do CQB, czy do lasu, to w każdej chwili będę mógł, nawet w boju będę mógł to zmienić, tak? Bez żadnego problemu, także to akurat jest super. Więc jak widzicie, widzowie, musicie się obawiać, jeśli jesteście z Katowic lub okolic, bo możecie trafić właśnie na tą replikę w rękach Bartka. Bartku, bo ty nie strzelasz się tak po prostu, że tak powiem. Masz swoją drużynę. Tak, dokładnie. Powiedz kilka słów o swojej drużynie. Co robicie? Ogólnie jesteśmy drużyną z Sosnowca. Strzelamy się głównie na terenie Śląska, ale też jeździmy po całej Polsce, bo mamy w swojej drużynie sekcję speedstopsową i po prostu jeździmy na różne sparingi z innymi drużynami. Także ja od tej drużynie jestem dopiero od niecałego roku, ale ta drużyna już chyba prawie 2 lata działa. Także jesteśmy nową drużyną, ale zgraną drużyną. No to jest bardzo ważne. A powiedz mi, wybieracie się na ATP może? Tak, wybieramy się na ATP, dostaliśmy się, niestety wiadomo jaka jest sytuacja, no, zostało przełożone kilka razy już to, ale wybieramy się na ATP, mam nadzieję, że będzie fajnie. Super. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że wziąłeś udział w aukcji, że postanowiłeś ją wylicytować za takie duże pieniądze naprawdę, jestem Ci naprawdę wdzięczny i cieszę się, że ta replika po prostu dalej będzie w akcji.
Moi drodzy, wam również chciałbym podziękować. Wszystkim tym, którzy brali oczywiście udział w akcji, ale również tym, którzy po prostu udostępnili ten filmik. Chciałbym szczególnie podziękować Marcinowi, którego dzisiaj z nami nie ma, ale który serwisował tą replikę, przygotował ją właśnie do boju. Link do serwisu Marcina znajdziecie w opisie filmu. Również w tym momencie chciałbym podziękować firmom, które zasponsorowały częściowo tą replikę. Jest to firma Perun, która udostępniła nam układ AB++ do tej repliki oraz Gunfire, która dała nam celownik kolimatorowy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. I moi drodzy, warto jest pomagać. Jeśli będziemy sobie wszyscy pomagać, no to ten świat będzie troszkę lepszy. A ja powiem szczerze, zawsze z chęcią pomogę Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Bartku, jeszcze raz ci dziękuję. Nie ma za co. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi miło, że w ogóle postanowiłeś przyjechać po nią osobiście, bo to też jest super, naprawdę super. Bartku, przy okazji, że jesteś tutaj, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, jasne. Pozdrawiam moją żonę, moich rodziców, Marcina Serwisanta, który będzie za niedługo składał tą replikę, oraz całą drużynę Phantoms. Również wszystkich pozdrawiam. Moi drodzy, jeszcze raz wszystkim dziękuję za wzięcie udziału w akcji. I co? Na dzisiaj to będzie wszystko, więc póki co dzięki za uwagę i do następnego. Na razie, cześć.